Witam Państwa bardzo serdecznie. Od dziś łagodzone są obostrzenia rządowe. Zapraszam na konferencję dotyczącą otwarcia polskich, ale również pszczyńskich lasów. Witam Państwa bardzo serdecznie na tej prowizorycznej konferencji, która ma charakter symboliczny. Niech te nasze dwie sylwetki będą synonimem tego, że idą lata tłuste. Tak. Zebraliśmy się tutaj, aby otworzyć coś, co wydawałoby się, że nie można w ogóle zamknąć, a jednak, przepraszam za ten emocjonalny ton, ale to wzruszenie, które odbiera mi mowę, gdyż chwila jest tak wielka. Chciałem podziękować w tym miejscu całej Radzie Ministrów, całemu Sejmowi, gdyż te kilka tysięcy osób pracowały przez te kilka miesięcy non-stop, żeby to dzieło mogło ujrzeć światło dzienne. Po prostu najzwyczajniej, po ludzku. Cieszę się. A teraz chciałem oddać głos koledze w mundurze. Witam serdecznie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowiliśmy przygotować coś specjalnego na to no niewątpliwie wielkie wejście z powrotem z buta w las. Postanowiliśmy przygotować właśnie tą ustawę, bo co robić z dziećmi w takim lesie, co robić z dziećmi? Więc no planujemy, żeby dzieci mogły zacząć brać udział w tych polowaniach, bo to jednak polowania, myślistwo jest no, solą tego kraju. Częścią naszej kultury. Częścią naszej kultury, tak, i ma walory jak najbardziej edukacyjne i towarzyskie, bo dziecko jakby kontakt z ojcem, kontakt ze zwierzyną, wszyscy są po prostu jedną wielką rodziną. No nie zawsze jest też co zrobić z takim dzieckiem, jeżeli akurat ma się zaplanowane polowanie, a nie ma kto przejąć opieki. Oczywiście takiego szkraba można wziąć ze sobą. Wielu z nas miało pewnie taki problem, że jest polowanie ustawione, dziecko płacze, co robić? Co robić w takiej sytuacji? No i my wyszliśmy jakby naprzeciw, bo my zawsze wychodzimy, jak jesteśmy krok do przodu przed wszystkimi innymi zwykłymi Polakami, prawda? Oczywiście nie trzeba takiemu dziecku od razu wkładać w rękę broni palnej. To może być na początek broń biała, to może być nóż, maczeta, kindżał, cokolwiek ma się tylko pod ręką. Takie rodzinne polowania mają charakter wybitnie edukacyjny, uczą rozpoznawania kolorów. Taki dzieciak na polowaniu bardzo szybko dowie się, że dzik brązowy jest tylko z zewnątrz. Lasy są odkażone. Razem z sztabem naszym odkażaliśmy osobiście każde drzewo, bo wiadomo, że ekolodzy zachęcali do przytulania się do drzew. Wiedzieliśmy o tym, dlatego odkaziliśmy każde drzewo. Były specjalne grupy, które dosypywały śmieci. Wiadomo, człowiek od miesiąca prawie nie mógł chodzić po tych lasach, więc tych śmieci były również mniej. Zwierzęta wyniosły trochę. Zatem wszystko jest przygotowane, śmieci jest tyle, ile było. No przede wszystkim strumykami leśnymi transportowaliśmy te śmieci, które teraz w lesie są specjalnie sprowadzane z różnych rejonów kraju, żeby ludzie się czuli w lesie jak u siebie, jak dawniej, prawda? Zwierzęta nam w tym pomagały zresztą. W tym miejscu chciałbym również podziękować serdecznie grupie beskidzkich flisaków, którzy czynnie włączyli się w udział transportu śmieci bezpośrednio strumykami do lasu. Oczywiście zwierzyna również pomagała, zachowała się bardzo fair. Gdyby nie pomoc zwierząt, tej całej sytuacji nie dałoby się zrobić w tak krótkim czasie. Tak, ja jeszcze pragnę dodać, że bardzo dziękujemy ekologom, dzięki którym dokumentacji fotograficznej mogliśmy odtworzyć właśnie położenie tych śmieci tam, gdzie one były po prostu.
Panie redaktorze, żyjemy w dwulicowym jednak społeczeństwie, więc ludzie noszą maski od dawna. Poza tym ta bawełna jest pewnym symbolem niezgody na to, co się dzieje, niezgody na tego koronawirusa i takim chciałbym, żeby pozostało. Oczywiście to nasze symboliczne otwarcie lasu to dopiero początek, gdyż będziemy otwierać wiele innych rzeczy. Dzisiaj las, jutro niebo i oczywiście pojutrze zamknięcie piekieł, a od siebie dodam, że wieczorem ja też coś w domu otworzę. Jeszcze nie wiem co, bo nie wiem co dostanę, bo to tego się nie planuje, to się bierze, to co ludzie przynoszą, ale na pewno coś otworzę. Ja przepraszam, że tak nerwowo spoglądam w telefon, ale tutaj może być taka sytuacja, że w każdej chwili będzie trzeba ten las zamknąć z powrotem po prostu, dlatego no, trzeba być czujnym. Żeby pomóc przedsiębiorcom, tym bardziej tym najmniejszym, bo to oni są solą tej gospodarki, te zakłady fryzjerskie, te tipsy, ta mała gastronomia. Już w tym roku zrobimy wielki remont dróg, żeby właśnie ci najmniejsi mieli wygodniejszy dostęp i dojazd do tych swoich małych przedsiębiorstw, które tak prężnie działają i tak niesamowitą ilość gotówki generują na co dzień. Ja często, będąc w Warszawie, słyszę od ludzi, co tam w Miedźnej, co tam w Studzionce, jak Świklice. Ja im odpowiadam wtedy tak, będą drogi, to sami pojedziecie i sprawdzicie. Zawsze jest tak, że coś można zrobić lepiej. Nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Ale muszą Państwo nas zrozumieć. Nas jest dużo i jak tylko sobie poradzimy, my z tym wszystkim się tym podzielimy, to jak coś zostanie, na pewno resztę trochę oddamy. Przede wszystkim chcieliśmy oddać cały dług publiczny tym najbiedniejszym do spłacenia. Bo to jest tak, że my również solidaryzujemy się z tym grupą najbardziej potrzebujących. Ja bardzo dobrze rozumiem problemy takich ludzi. Gdyby nie to, że mam bardzo dużo pieniędzy, to byłbym bez grosza. Także co mogę poradzić? Jeżeli jest bardzo ciężko, trzeba naprawdę mocno zacisnąć i jeżeli wtedy jest jeszcze ciężko, to wystarczy jeszcze mocniej zacisnąć. Nasz rząd już znalazł odpowiedź i mamy specjalne drukarki, które już od jutra będą drukować non-stop przez 24 godziny na dobę nowe pieniądze. I te pieniądze, które my wydrukujemy, będziemy rozdawać. No. Pieniądze nie leżą na ulicy. To trzeba wydrukować. To może teraz przejdźmy od słów do konkretów. Uwaga, żeby wyszło. O! I... Zapraszam do lasu. Aha. Co, zamykamy? Aha, czekaj. A nie. Jajka mam kupić. Do zobaczenia w lesie, jak to mówią Anglosasi. See you in the lake. Od dzisiaj wszyscy jesteśmy w lesie.